Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie. Dylematy. W kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20. Raczej lokalny. Ponad 160 godzin. I jest to, wydaje mi się, że 150 odcinek. 150 odcinek z tej serii. Także mały jubileusz. Myślę, że nie będzie on ostatni. Jeszcze będzie pewnie kilka, ale z 5 maksymalnie, ponieważ nie zrobiłem wszystkiego. Nie zrobiłem wszystkiego jeszcze, co miałem w planach, a też nie widzę chyba sensu robić takiego dłuższego, tego ostatniego, jakichś ścięć, bo też to w sumie rozważałem. I ten odcinek jest nagrywany 16 kwietnia, około godziny 14, czyli dzień przed planowaną premierą. Dobra, puszczałem pracowników i ogólnie czas już jest na maksa przyspieszany, okej. Poza odcinkami nie grałem. Ostatnio sobie ujrzeliśmy konie. Potrzebujemy też... Chociaż nie wiem, co już tam jeszcze nie robiłem po odcinku. Nie pamiętam dokładnie. Tutaj sobie sprinty stoją. Tutaj musimy sobie zładować. Kolejne... 9, aczkolwiek nie ostatnie jeszcze 9 świń. No to jest chyba drugi. Drugi raz 9 świń ładujemy. Dobra. Dziś się pewnie zajmiemy sprzedażą koni właśnie, które ostatnio ujeżdżaliśmy. Także jeszcze tu 6%, czyli jeden dzień po przewinięciu nocy poczekamy i będzie można je sprzedać. Tutaj sobie się meczek ostatnio śmigał. No pewnie tą trawą się jeszcze będziemy zajmować. Także właśnie sporo jeszcze planów. No ale dzisiaj jeszcze niestety mi się raczej wszystkich zakończyć nie uda. Więc generalnie sobie tego możemy tam postawić. Tu już odbieraliśmy. Tu już odbieraliśmy smacznik, jest ponad około pół naczepy. Pełny jest wędzik prawie. Także myślę, że nie dojdzie do końca i z powrotem. No ale dobra. Poczekamy na klasa. Na końcu bierzemy klasę, od klasa. Fajny sprzęt. Serien 5000. Kiedyś mój ulubiony model. Klasa jeszcze przed JCBiciem. Mój ulubiony ciągnik. Ale też już o tym chyba kiedyś mówiłem. Dobra, teraz mam też chyba pełno już. Dużo w tym zbiorniku widać. Że już ma długo, ma strasznie rurę, więc myślę, że ten adapter by ogarnął dwa razy większy. Ostatnio na przykład na serii chłopaki z Mazowsza. Też się zajmowaliśmy zbiorem słonecznika. I tam sobie na przykład kupiliśmy header też do takiego klasa Lexiona. Też do takiego klasa Lexiona. Kupiliśmy sobie 15 metrów przystawkę do 15 metrów do słonecznika. Drugi to był case jakiś duży. No tam już się składa. Fend widać, nie dojechał do końca. Drugi to był jakiś właśnie case duży. Kupiliśmy też chyba case'a małego i New Hollanda bodajże. Też wcześniej kombajny małe na właśnie serii chłopaki z Mazowsza. Farminga Simulator 22. Także w innej serii, którą również właśnie nagrywam i wrzucam. Także odsyłam, jeśli ktoś nie miał ochoty. Okazji. Jeśli ktoś nie miał okazji zobaczyć. No dobra, to sobie w takim razie tak wyjdziemy. Tak sobie wyjdziemy, bo niestety... sobie zatrudnimy pracownika, żeby tutaj się już porozkładał. Czekolwiek jeszcze dosyć pan do pełna. Jest pełniutko. Mam nadzieję, że tu się jakoś ten fint z klasem pogodzą. No i chyba mają już ostatnie dwa przejazdy, nie?
Także to jest właśnie 9-metrowa przystawka do słonecznika, do klasa. A tam jest 15-metrową. No i dużą, strasznie długą rurę ma ten klas, więc elegancko tam sobie śmigał. No a tu Fendt ma 12 metrów przystawkę. A tam właśnie mieliśmy dwie 15 i też było elegancko. No i spoko, widzę, że Fendt sobie jeszcze przejedzie na pół przejazdu około. No i fajnie. Gdzie bym w takim razie koło? Gdzie w tym koło farmy? Zobaczmy sobie cenę, jak to wygląda. Owiec 1145, rzepak ponad 1000. Tu jeszcze mięczmienia trochę SO i sporo, aczkolwiek 1543 cena. Słoneczniki 1160 niecałe. Mleko 1500 niecałe. No i spoko. Ciekawy jestem, jak to w nowym farmingu będzie rozwiązane. 23, gdzie mają być właśnie przetwórstwa. Też powinien być jakieś takie menu. Nie pamiętam, czy pokazywałem finanse ostatnio. W odcinku chyba pokazywałem. Aczkolwiek mogę pokazać jeszcze raz, że tak to wygląda całkiem fajnie. No pojazdy też tak wyglądają. Generalnie także też ostatnio chyba pokazywałem. Sporo już mają godzin nabite. Chociaż w sumie zastanawiam się. Czy jest sens, znaczy tego nie chciałbym jeszcze sprzedać ewentualnie. No i myślę, co ja bym chciał jeszcze zrobić na tej serii. Czy ewentualnie tą trawę sobie jeszcze zabrać, się na kosę ogarnąć ostatnie. Chociaż nie wiem, czy to ma sens. Czas już raczej teraz będzie sobie leciał maksymalnie. Myślałem też nad sprzedażą jakichś tam zbóż. Jeszcze tej SO i tego słonecznika. Właśnie którego mamy. Tutaj. W silosie tak samo tą soję. W całym silosie 200 tysięcy i jeszcze te dwie szczepa i naczepa. Tu już dojeżdżają chłopaki, także podjadę do nich odebrać końcóweczkę słonecznika. No i w sumie chyba na sklepie zaparkujemy. Chyba ich zaparkujemy na sklepie. Tu już nie mam też kostek słomy. Wszystkie są tam w magazynie koło Bory. Który też w jednym z poprzednich odcinków pokazywałem, jak działa. Aczkolwiek tylko na słomę. Tylko na słomę jest, wydaje mi się. Siana na przykład tam nie można przechowywać. Bo też miałem takie jedno pytanie. jeszcze ja. Nie odpuszcza klas. I hops po przystawce. Elegancko się to wszystko tutaj składa. Elegancko Fendik też skończył. Nawet się fajnie ustawiłem, że pasuje mu to wysypywanie z rury. No i ta przystaweczka też 9 metrów. 9 metrów po złożeniu szerokości ma. Można ją ewentualnie tak odczepić. Sobie. Tutaj sobie zaparkujemy na sklepie. No i dobra. Także właśnie na pewno musiał sprzedać konie. Pewnie jeszcze dzisiaj na odcinku. No i właśnie ten czas będzie sobie lecieć już maksymalnie. Nic mnie tam za bardzo nie będzie. Spowalniało. Może się też złożyć cały. Tutaj.
Tego sobie tak na ukos niech będzie. Cały zbiornik, chociaż ostatnio on się, jak pracownik się zbagował, to on się zamiast rozłożyć, to się złożył. Także też to śmiesznie wyglądało. Tu też możemy sobie złożyć. Zbiornik w klasie całkiem fajnie to wygląda. Ups, a i ta rura teraz tu. No tak. Dobra. Niech będzie tak w takim razie. Także tu kombajny z przystaweczkami, z headerami. Niech sobie stoją na sklepie. Ja sobie jeszcze zjadę tym klasem na farmę. No i ładnie, ponad 5 milionów na koncie. Dzisiaj jeszcze sobie zarobimy ze 400 tysięcy chyba za te konie. Także będzie tam 5700 prawie. Trzeba te konie jeszcze wyczyścić przed sprzedażą. No tu mam trochę siana jeszcze luzem w szczepie samozbrojącej, aczkolwiek kostek nie ma, więc można by też ewentualnie zrobić. Można by też ewentualnie zrobić właśnie tą. No i tym jest sprzętami chyba też nie będę zjeżdżał na farmę. Ciężko ich wszystkich tutaj zgromadzić nawet. Żeby miejsca starczyło. Cztery kursy mamy z tymi końmi. No i siano ewentualnie można by tam zrobić, żeby dosypać do tych krów. Kurde, tak rozważam sobie. Miałem plan, żeby... Miałem też pomysł jakiś tam, propozycję. Pomysł, żeby sobie ewentualnie ten odcinek zrobić jako, że ostatni. Jeśli ma być ostatni, to zrobić jakieś cięcie, jakiś ewentualnie dłuższy. No i dokończyć wszystko, robić co chciałem. 132 tysiące mamy słonecznika. Ponad 300 tysięcy jakoś soi, z tym co jest na przyczepach. Około 300 tysięcy, 1500 dolarów. No fajnie było sprzedać też, nie? Z jakimś tam jeszcze wyższym stanem konta. Tą soję sobie sprzedać. Także powiem szczerze, że chyba sobie już chyba dzisiaj bym chciał to zakończyć. Ewentualnie jeszcze tą jedynkę raz skosić i nie mam chyba teraz za bardzo co robić. Teraz jak właśnie jeszcze czekam, aż będzie ta północ chociażby. A wszystko jest ładnie pokoszone, widać. Słoma jest też pozbierana. Tutaj już też będę je sprzedawał, więc nie opłaca się nawet. Chociaż sporo mamy tego. Jeszcze owsa chociażby, nie? Prawie 30 tysięcy. No to wszystko bodajże. Chociaż nie, jeszcze 5 tysięcy zostało. Silou się tego owsa. Zawsze by to ponad 30 tysięcy było, nie? Teraz po tej cenie 1145 zapotrzebowania, aczkolwiek prawie 1200 z silou się zbożowym. Jeszcze wyższa cena, więc jak widać nie zawsze zapotrzebowanie jest. Jest w lepszej cenie. Fajnie tu ich ustawiłem, więc nie widzę sensu też ich ruszać stąd. Niech sobie stoją te skrzynty. Ja ewentualnie teraz jeszcze dla zabicia czasu mogę zobaczyć, pościelić sobie krową. Zobaczyć jak to wygląda, jeśli chodzi o... na przykład tym sobie muszę podjechać. Aby już tam nie brać ani Jandira dużego, ani klasa, ani dużego, ani klasa mniejszego. Też nie taki mały, ale mniejszy. To jest w sumie handling jeszcze duży. Ale niech będzie dość środki, ten handling mały. Zobaczmy sobie jak działa właśnie załadowywanie tej słomy z magazynu BL. Bo też to jest coś takiego, co chciał zobaczyć. Jeszcze tego nie robiłem, tym akurat nie jestem zainteresowany.
skakującymi rachunkami. No fajnie, to już się dorobiłem. Całkiem sporo. Widzę, że jakoś to się tak czasem dziwnie buguje, ale generalnie też tu chyba w tym przypadku jest mniejsza szansa, żeby się załadowało więcej niż te dwie kostki słomy. Czyli maksymalną pewność, co się czasem zdarzało. Właśnie jak ładowałem te kostki, jak tutaj były właśnie na ziemi wysypane, ten przy niskiej płynności właśnie, czasami potrafiło się założyć 4-5. Czyli taki duży stos. Prosto w krowę. Prosto w krowę. Ok. Także może właśnie sobie zrobię najdłuższy ten odcinek, jeśli ma być ostatni. No i też nie widzę sensu przedłużać na siłę. Ale jakbym tam jeszcze coś chciał zrobić, no to faktycznie fajnie by było. Tutaj są statystyki, też całkiem ładnie. Duża jest ilość tych hektarów obrobionych, tych litrów zużytych. 29 balotów tam jeszcze jest słomy. Kawałeczek kurczę dostał. Ok. Teraz możemy pędzić po następne. Teraz możemy podjechać po następne pnę. Nawet się udało ominąć ten trigger, żeby mi wyskoczyło okienko. Jest to całkiem wkurzające. O! Jakoś to się buguje dziwnie. Tak miga. No i proszę bardzo, nawet się udało załadować 3 kostki. Chociaż 2 wchodzą niby maksymalnie, nie? Więc nawet stąd jest taka możliwość w sumie. Fajnie, ale jakoś to jest zbugowane. Niestety. Jakoś to jest tam niestety zbugowane. Dobra, jak to wygląda? No, w sumie ładnie wygląda. 37 tysięcy słomy, 38 tysięcy wody. Aczkolwiek też jest prawie pełno i ta beczka jest już pewnie pusta. Ale już nie będziemy. Bo miałem też plan właśnie, żeby jako, że teraz mnie nic nie będzie spowalniało, tych koni nie będą się ujeżdżać codziennie i tak dalej, no to żeby sobie właśnie cały czas mieć ten czas maksymalnie przyspieszony. Czas. Ewentualnie sprzedać te zboża po lepszej cenie. Ale chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Jeszcze jedna. Niekoniecznie widzę sens. No ale właśnie myślę, że taki dłuższy odcinek, ostatni, może być spoko pomysłem. Także w sumie może sobie rzeczywiście zrealizuję już dzisiaj wszystko, co planowałem. I to będzie ostatni odcinek, równo 150 sobie zakończymy. Jest to chyba zły pomysł. A się to buguje. Znowu 3. A czy tu przypadkiem jakoś tego... 23. Wcześniej brałem 3 i teraz 3, tak? Wszystko się zgadza. Czy mi zniknęły te belki gdzieś? Bo też mam takie podejrzenie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Nawet mi się udało nie wywalić. O, krowa wstała. Nie będzie mi tu słomą rzucał. Dobra. Niech sobie stoi to ścielarko. Ona sobie fajnie potrafi sama dosypywać. Nawet jak cienika nie ma. Podczepionego. Ten fent ma słabą zwrotność. Dobra, bo widzę, że już jest nowy dzień. Już jakoś tam robi jasno. Także czyścimy te konie i lecimy ze sprzedażą. Drodzy, sobie też wzrośnie ich wartość.
300 dolarów kosztuje czyszczenie, a 500 euro wzrasta wartość, także 2400 za 8 koni. Całkiem spoko. Tu jest beczka, tu jest samochód. Dwie maksymalnie, mamy 8, także spoczko. No i generalnie będę sobie, myślę, robił cięcia. Będę sobie, myślę, robił cięcia, żeby was tu nie zanudzać. Żeby was tu nie zanudzać tym właśnie jeżdżeniem 4 razy. Mogę sobie tam w lewo skręcić. Przez pole sobie przejechać jakoś tam skrótem. Fajna prędkość całkiem, nie? Szybko, aczkolwiek trzeba uważać, żeby tutaj nie wpaść w jakieś turbulencje i żeby koni nie zgubić też. Bo co ja sprzedam, jak ja je zgubię po drodze. Potwierdzamy 100 tysięcy. No i elegancko. Kiedyś już ogólnie miałem tutaj sytuację, że na przykład się zablokowałem tu gdzieś tu z tą przyczepą, tym zestawem właśnie. Jak tak za szybko jechałem, także też trzeba na to uważać. No bo właśnie byłem wtedy kilka tysięcy stratny. Kilkaset tysięcy stratny. Ups. To już pusto także. Także już nie kupujemy nowych. Lecimy na pusto. Na trzeciego. Ups. Dobra, ładujemy. No i możemy spróbować. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest sens robić nacięć. Niby fajnie, wtedy odcinek jest tam krótszy, bardziej treściwy, nie? Wycinam niepotrzebne fragmenty. Aczkolwiek powiem szczerze, że jeśli ma to być ostatni odcinek, no to niektórzy mogą tęsknić za tą serią. Niektórym się naprawdę ją miło ogląda, z tego co widzę po komentarzach. Ups, nie ten przycisk. Także bardzo miło, bardzo miło. Cieszą się z tego powodu. No i zapraszam na inne serie na moim kanale. Ewentualnie też kolejną grę mobilną, kolejnego Farminga 23. Jeśli wyjdzie i się zdecyduje w niego grać. Ale na ten temat też już w jednym z poprzednich odcinków swoje zdanie wyrażałem. A, sup. Właśnie trzeba na takie rzeczy uważać, nie? Żeby się tu gdzieś nie zablokować. Także trzeba na takie rzeczy uważać. No i w sumie fajnie, że już za nieco ponad miesiąc, 23 maja, wychodzi nowy Farming. Zobaczymy jeszcze, czy będę w niego grał, jakie będą wymagania sprzętowe, czy będę w stanie spełnić, jakie też, jaka też będzie cena. Też jest jeszcze nieznana. Dobra, lecę teraz na przełaj przez pola. To był chyba drugi kurs, nie? To był chyba drugi kurs. Przeważnie właśnie przy takim ujeżdżaniu koni, przy sprzedaży, no to musiałem gdzieś tam ten czas zwalniać. Ups, żeby mi starczyło dnia po odcinku na ujeżdżenie tych koni. Co też właśnie często robiłem poza odcinkami. Chociaż też w jednym z poprzednich odcinków. Dosłownie chyba w poprzednim odcinku był ostatni. Było ostatnie ujeżdżanie koni. Wszystkie ładnie po 50 tysięcy. No i sobie je elegancko ładujemy. Przedostatni kurs. Przedostatni kurs. Także elegancko. Jak tam ceny? Jak tam ceny? 1604. Soja. No może ją sprzedam akurat. Może ją akurat sprzedam jeszcze. Tylko nie sprzedam i zobaczymy. Jak tam nic się nie zmienia, to sobie ogarniemy tą soję również.
No to właśnie trzeba uważać. Są takie górki, kurczę, można zapaść. Tam na lewo mnie wyprowadziło i przy tym niebieskim właśnie zbiorniku. A jakimś tam na wodę, wieży. Kurczaczki. Się kiedyś zablokowałem. Ale to jest taki, taka eska. Fajna. Tyle zwierząt. No i dobra, elegancko. Ponad 5,5 miliona. Na koncie. No fajnie było z ponad 6 milionami zakończyć. Jeszcze 100 tysięcy, także prawie 5700 bym miał na koncie. Sterka tu nie działają. W sumie ciekawe, czy w nowy farmik będą działały. To jednak też pewnie sporo zasobów zużywania, żeby coś takiego zrobić. Możemy sobie teraz odwrotnie wjechać. Ostatni raz. Możemy sobie też zetknąć ostatni raz na tą zakładkę. Jak jest mniej koni, to też mniejsza jest pojemność na te wszystkie rzeczy, więc też jest wszystkiego pełno, nie? Elegancko. 100% sprawności fizycznej. 50 tysięcy dolarów są warte te konie. Także elegancką. Oznacz miejsce. Moment zbożowy West Hill. On jest tutaj. Spoko miejsce w miarę blisko do sprzedaży właśnie tych zbóż. Zarówno tutaj właśnie po... Kurczę, prawo, lewo. To właśnie po prawej, jak i tam na górze. Ups. Czołóweczka. Oni żyją. Żyją chyba. Chyba nic im nie jest. Także właśnie albo my zbożowy West Hill, albo Sirot zbożowy. Są fajnymi miejscami do sprzedaży. No, mniej lubię ten Drake's Beflakes czy Target Big Joe. Aczkolwiek też tam często jeździłem. Jest dużo dalej ogólnie. Jest dużo dalej właśnie tędy trzeba jechać dołem. Bo to jest po drugiej stronie góry. Także trzeba to jechać dołem i obejrzeć to naokoło. No, albo tam drugą stroną, ale myślę, że jest dalej. Tytuł. Myślę, że jest dalej. No i dobra, potwierdzamy. 5 milionów 600, prawie 90 tysięcy. Możemy sobie zostawić. Czemu w ogóle mi skakują świnie, jak nie mogę takich zwierząt załadować do tej przyczepy? Mogę je tu chyba zdalnie kupić. A, też wodę można sobie napełnić. Spoko sprawa. Sporo z tych punktów. Też widziałem jeden z komentarzy. Ktoś pisał, że w nowym farmingu pewnie będzie można stawiać jakieś tam kurniki czy inne rzeczy, budynki, bo ktoś widział na zdjęciu. Ja myślę, że raczej takie rzeczy już będą postawione przez autorów na mapie, nie będzie można tego samemu robić. No ale w sumie, kto wie. Może akurat 1604. To jest 1350. Ups, nie to. Nie wiem, co zrobić, ale... Podepniemy z powrotem. Zrobimy sobie tą soję w takim razie. Także tu mam jeszcze 100 tysięcy. Prawie. 100 tysięcy, jest tamta strotmatka 452, a tu 48. Ta naczepa, także jak pełna nasypie i tą. Tamta też jest pełna, chociaż była pełna jak... Teraz jak ją podepnę, to się znowu zacznie opróżniać, nie? Bo to nie się. A masakra, także mamy 287 tysięcy, prawie. Prawie 287 tysięcy. Litrów soi. Razy 1,5 razy 400 tysięcy, więc ponad 6 milionów. Także tą soję sobie możemy jeszcze zebrać. Także w sumie rozważam, ale chyba faktycznie lepiej zrobić ten odcinek jako ostatni. No i ewentualnie zrobić go też dłuższy.
tej okazji. Tu się wysypała ta strosmanka. Aczkolwiek chyba wolę sobie tą naczepę wziąć. 56 tysięcy około. 56 zamiast 52. Wolę chyba tą naczepę. Faktycznie. Myślę, że tamta się wysypała. Nie chcę tutaj wozić, to niech nie wozi. Tej sali. 179 tysięcy, także tam wejdzie 56. 56, no i... Zostanie ile? 122, czyli powiem szczerze, że się niezbyt zmieści. Niezbyt się zmieści na te dwie nawet największe przyczepy, które są przy klasie. jest Drake z Bioflakes. Kurczaczki. Czyli pewnie będzie droższe, nie? Pewnie będzie drożej. Drake z Bioflakes, czyli lewy dolny róg, dobrze mówię? Dokładnie, lewy dolny róg. A jak tam w ogóle świnie tutaj? Właśnie jest pełno. Ale jest krótka ta lista teraz. Dup. Halo, świnie. Halo, odbiór. No dobra. Także jedziemy. Jedziemy. Tu jest największa naczepa 60 tysięcy litrów. Tam jest 48. Chociaż kurczę, z drugiej strony. Gdybym zamiast przy John Deere wziął tą krampę, zamiast tej 48 krampę wziął sobie Stroutmankę 52 tysiące, to co zostało, bym zabrał na te dwie, z którymi jadę teraz, nie? Także to jest chyba akurat lepszy pomysł niż jechać tą najmniejszą. Tak mi się wydaje. No ale dobra, cena 1670. Elegancko rośnie. Zobaczymy do jakiej kwoty urośnie, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Sprzedamy sobie już to. Na razie to sobie staniemy przed rozładunkiem. No i w takim razie przepinkę robimy z tym John Deere'em. Nie wiem, czy tu się wlewo wyrobię, więc troszkę sobie cofnę. Też ten John Deere jest akurat bardzo zwrotny. Bardzo fajny sprzęt. Lubię John Deere. Spinamy razem z wózkiem bardzo ładnie. To już się ładnie wysypuje. No i bierzemy w takim razie tą Stroutmankę. Nie chciała, ale nie ma wyboru, tak? Chyba akurat w prawo mam fenda. Od John Deere'a. A teraz w lewo mam John Deere'a od fenda. Wydaje mi się. Teraz zobaczymy. No i też miałem zatankować sobie tego fenda. Także też dzisiaj postaram się o tym nie zapomnieć. W tą stronę jest John Deere, tak, elegancko. Blisko można się tepnąć. 170 tysięcy. Także tu bierzemy sobie 52. No i zostanie 118, czyli niecałe 60 razy 2. Bo ta i klasowska 60 też się nie zmieści, bo to jest tam 3,5 tysiąca mniej. Także spoko. No miejmy nadzieję, że jakaś fajna cena będzie tej soi. Póki co jeszcze rośnie, także potem sobie na sprzedaż zatrzymamy ten czas i puścimy pracownika na koszenie trawy. No już jest prawie 35 minut odcinka. Prawie 35 minut, także generalnie gdybym chciał właśnie ten czas 30-35 minut zostawić, no to właśnie bym już musiał kończyć. Gdybym chciał zrobić odcinek o takim czasie jak do tej pory, nie? Lubię. Ale niech będzie ten odcinek jako ostatni.
jestem fajnie tak zakończyć w 150 odcinkach. Chmuluj. Zrobić wszystko, co się planuje. Jak tam cena 1674. A było już chyba więcej, nie? O 5 dolarów było więcej? 1670? Prawie? Kuźwa. Teraz jest silo zbożowy 1700. O masakra. Co ja mam z tym? Z kupami dzisiaj. Miało być tam. W końcu teraz pojechałem tam, a będzie tam. Silo zbożowy na prosto. Masakra. No i z tym to już się zastanawiam, czy nie zrobić cięcia. Ale to sprzętu? Kurczę. Jak na giełdzie jakiejś. Tu już się zastanawiam, czy kolejny raz dwoma zestawami jechać przez całą mapę, to nie warto by było zrobić. Czy nie warto by było zrobić sobie cięcie już teraz. Skoro jednak prawdopodobnie sprzedajemy to tutaj, nie? 1819. A ta cena kurczę momentalnie rośnie. No i ja już tu kiedyś ogólnie na danym skupie. Tam w tym skupie sprzedawałem. Kiedyś właśnie już takimi zestawami trzema. Znaczy nie z trochmanką. Nie z trochmanką tamtą przedliczę, bo jeszcze jej nie miałem. Trochmankę kupiłem, jak kupiłem to za mną idealnie, na samym końcu, pole numer 7 z ziemniakami. To wtedy kupiłem trochmankę. Dajcie znać w komentarzu, jeśli pamiętacie. Ten odcinek ze zbioru ziemniaczków, no to niedawno było. To niedawno, kilka czy kilkanaście tygodni temu. Myślę, że kilka jeszcze, niecałe 10 tygodni temu. Chociaż może na początku jakoś tego roku bardziej. Pamiętam. Oj, kurczaczki. Co tu się dzieje? No i też dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobała ta seria. Kurczaczki. Dajcie znać, jak wam się ta seria podobała. Ponieważ jest to już ostatni odcinek. Z niej, jak tam cena? 1853. 1604, 1674. 1853 silo zbożowy przebił. No i prawie 2000 to już jest taka spoko cena. Aczkolwiek ponad 2000 jeszcze jest cena tutaj możliwa do osiągnięcia. Kiedyś już taką miałem. No, sprzęt to jest sporo. To już nie dziwię się też, że jest czasem mniejsza płynność, bo faktycznie fajnie już te pojazdy wyglądają. No, ciekawe, czy się zmieni bardzo wygląd w nowym farmingu. Ups, z tych pojazdów już to kiedyś się wbiłem na te schodki. Po prawej stronie już to się kiedyś wbiłem. Nie, no mam nadzieję, że ponad godzinę to ten odcinek nie będzie miał, nie? Weźmy tu pracownika. Już chyba jest akurat ta trawa dokładnie gotowa do zbioru. Także puszczamy pracownika. No i niech tu śmiga. Ja w takim razie jeszcze sobie podlecę do tamtego skupu klasem. No i będzie 5 przyczep, 5 naczep. Przyczep czy też naczep, ponieważ właśnie oprócz tych trzech napełnionych jeszcze będą dwie te od klasa. Cena jak tam? 1853? Coś tam spadło? Nie, chyba jest taka sama cały czas. Także za chwilką sobie też zwolnimy czas, żeby nie zrobiło się ciemno, żeby tam trawa nie urosła jak pracownik kosi, no i też żeby cena nie spadła. To jest raczej najważniejsze. Także ładnie, ponad 6 milionów myślę, że zarobimy. 40 minut odcinka już, kurczę. Ciekawe, ile on będzie ważył po wrzuceniu.
I jeszcze nie wiem, czy live'a dzisiaj zrobię właśnie. Jeśli będę go rzucał długo, z 5 godzin albo i więcej, ten odcinek, no to dzisiaj live'a nie będzie. Lecimy na przełaj. Lecimy na przełaj 1853. Chyba już ta cena za bardzo się nie zmieni. Wydaje mi się. Także myślę, że możemy już wjeżdżać, sprzedawać, no i czas dzwonić. Godniemy sobie jeszcze do siano, sprzedamy. Sprzedamy te sprzyndy, tą zoję w takim razie, nie te sprzyndy. No i też tankowanie. Fajnie się, ups, ale czegoś jest mało. Fajnie się wysypują pod spodem. Te przyczepy, czy też ich zawartość. Ale tam to chyba jakoś szybciej. 216 tysięcy prawie, elegancko. Elegancko. Także lecimy kolejny raz. Dwa kursy jeszcze tym klasem. No i jeszcze John Deere. Jeszcze John Deere został do wysypania. No kurczę, w godzinę się będzie ciężko. W godzinie się będzie ciężko zmieścić. Myślę, z tym odcinkiem powinienem sobie chyba odprawić zjechać. Czy to przypadkiem w lewo nie byłoby bliżej? Ale tutaj trawie już jest. Jak to w ogóle to zgrabienie ogarnąć? Tu się siano kończy. W sumie możemy, jak już ten kończy, puścić również tego fynda z przetrząsaczem. No jest tej trawy troszeczkę. Bo nieźle. I ocie krynca. Wyższy niż przetrząsać. Ale daje radę. Daje radę ładnie sobie tutaj. A radzi. Ten już tu chyba skończył. Ten to będzie cofał. Tak myślałem. O, jak ten skrzynca. Proszę bardzo, jak zawija. Żeby cofnąć tak jak chciał. Nieźle. No jeszcze. To naczepa i będzie 6 milionów. No i jeszcze jedną taką mamy, prawie pełną. Jeszcze jedną taką prawie pełną mamy tutaj w silosie. Ciekawe, czy w ogóle ktoś obejrzy cały ten odcinek. Jeśli będzie taki długi, z godziny albo i dłużej. Dajcie znać. Dajcie znać właśnie czy. Obejrzeliście cały odcinek, czy też do tego momentu. Ponieważ jeszcze się nie kończy. Ups. Tym się zablokowałem. Może tym wyjedziemy. Łopanie. Nieźle. Którą to stronę jest ten John Deere? Tą. Jej, 6 milionów.
nie przerwał sypania. John Deere kontynuował. Kiedyś właśnie w ten sposób sprzedawałem, dlatego miałem też trzy zestawy. Bo na singlu to nie było wcale takie proste. Żeby właśnie tak wysypać, podjechać, żeby nie przerwało sypania. No bo kiedyś też nie można było czasu zatrzymywać, nie? Tak jak ja teraz sobie ustawiłem na czas rzeczywisty, no to kiedyś nie było takiej możliwości. Cena jeszcze nie spadła, także elegancko. Lecimy po ostatnią naczepę. No i 6 minut 200 tysięcy będzie pewnie. Elegancko. Teraz sobie z tej strony zejdziemy. Żeby zawrócić do Zirosu i potem mieć prosto do wyjazdu. Leci bokiem. 58 tysięcy, elegancko. Tutaj wchodzi 60, no i fajnie. Fajne są te maszyny tutaj. Dużo szczegółów mają, nie? Chociaż czasami mniejszą rozdzielczość. Ale niektórych rzeczy faktycznie się ciężko nawet dopatrzeć, nie? Szkoda, że na pracy się nie da zatrudnić pracownika. Ale też chyba nie widzę sensu tego zgrabiać, bo i tak tego będzie tak dużo, że co mi to zgrabianie da, nie? Dobra. Te sprzęty niech tu stoją. Ja sobie jeszcze zjadę fyndem na farmę, zatankujemy go. To też był taki plan na koniec tej serii. 3/4 zbiornika około. Napełnimy, no i zobaczymy. Tak, jest to paliwo. W tej grze także nie powinno aż tak dużo kosztować. Aż mi tak zaboleć po kieszeni. Kurczę, ładnie. 6 minut 220. Za tamtą naczepę 107,5 tysiąca. Elegancko. Podjeżdżamy, tankujemy. No, groszowe sprawy, nie? Groszowe sprawy. Rzadko to tankowałem, no bo pracownicy nie zużywają też paliwa. A tylko się płaci właśnie za koszty paliwa, w statystykach są. Za to, co zużyją. No i też mało palą generalnie te maszyny. Ja tu fendem tyle jeździłem, a widzicie, bo niecałe 30%. 730 dolarów niecałe. Także malutko. W sumie obok może być obok. Ten już tu też skończył. Też sobie przytrząśniemy, żeby nie było trawy. Ale tu tej trawy jest masakrycznie dużo. Ups. Czy jest sens to zgrabiać w ogóle? To jest na wysokość przednich kół całych. Taki jeden pokos na dwa albo trzy przejazdy trzeba będzie robić, nie? No i dobra, skończone.
Teraz sobie przepnijmy kosiareczki do tego klasa. No i teraz mógłbym czas spuścić, aczkolwiek chyba nie widzę sensu. Bo mi ta trawa urośnie i nie fajnie się to zbiera. Na początku tego farminga właśnie po premierze nie było możliwości zmiany czasu i... I właśnie tak to niestety wyglądało, że... To jest pusta prasa elegancko, po prasowanie słomy. A tak to wyglądało, że... Wy właśnie... Ale mam tych maszyn. Nieźle. Tak to wyglądało niestety, że właśnie ta trawa rosła. Jak się nie dokończyło się jej zbierać, a ona już rosła kolejny raz, nie? Tak samo jak w poprzednich farmingach. 19, nie 19, tylko 11, 13. Takich starszych, które nie wszyscy pewnie pamiętają nawet. Bo to już dobre 10 lat temu było. To już było dobre 10 lat temu. Ale też ostatnio właśnie farming obchodził 15-lecie ogólnie, więc w sumie fajnie. W sumie to może najpierw sobie zróbmy tutaj poprzeczniaka tego klasa obieku. Dwa poprzeczniaki tutaj obok pola. To jest taka górka konkretna. Gdzie się czasem jak go od tej strony klasa puszczałem, to się blokował. Tak sobie przejdziemy, bo tu już właśnie kosił pracownik, ale było poza polem, więc nie zgrabi ani nie przetrząsnął jej też sam. Tylko ja musiałem. Dobra, niech będzie. Chyba druga strona była bliżej, nie? Chyba jednak w drugą stronę było bliżej. No i to jest pokos, nie? Ten po prawej. Ten po prawej, to jest pokos, kurczę. Konkretnie nawet takiego nie jestem w stanie na raz wziąć. Nieźle. Ale już tu się ściemnia chyba, jak już jest wieczór. Już w grze. Wyładujmy sobie te kostki gdzieś z boku, żeby nie przeszkadzały tu na poprzedniaku. Także dlatego jest tyle tego siana, bo też miałem takie pytania w komentarzach. Ale może nie wszyscy wiedzą, że ją właśnie kosiłem. Tą trawę kilka razy. Myślę, że z ponad 5. Nie wiem dokładnie ile, ale z ponad 5 razy ją kosiłem. No i teraz ją właśnie zbieram. Za jednym razem będzie cały schał w tym pokosie. Masakra. Także dlatego właśnie jest tyle tego siana. Nie ten klawisz. Poprawy, co jeszcze jakieś omijaki. Belka w krzakach. Potem jej nie znajdę. Coś wyładowałem. Nie wiem. Jeśli była kostka, to ją wyładowałem, bo na chwilę wyłączyłem. Nieźle. Koła lewego nie widać w ogóle. Prawie stronę jaka zrobiłem. Nie fajnie. No i trochę tych kostek jest. Trochę tych kostek faktycznie jest. To też jest jakaś tak nierówno. Około 300 chyba koni, bez 5. Bez 5 chyba ma prawie 300 koni. Ten właśnie klas. No niestety zrobiłem tam umiaka. Kurczaczki, nie ten przycisk. Dawno w sumie na padzie też nie grałem w tą grę. Chociaż miałem taki plan. Miałem też taki plan.
przecież to robiłem. Ja cię kręcę, kiedy są duże pokosy. Masakra. I tu chyba by faktycznie lepiej było sobie... słabe miejsce do wyładowania tej kostki. To by chyba było przydatne teraz, gdybym grał na padzie. Oddalimy sobie dalej, zobaczcie ile tych kostek jest. Za się omijak, kurczę. Staram się tu bez omijaków robić, ale to ten pokaz muszę wziąć na 3 razy, bo jest taki duży, że teraz na przykład tu prawego całego koła nie widzę. Prawie że do kabiny mi sięga ten pokos. Chociaż może na 2 razy by się udało. Jak jest taki w miarę równy, ładny. No i szkoda, że właśnie pracownika nie da się na taką rzecz zatrudnić. Też już skrybaczka skończyła pracę. Siomijaczek mały został. Chyba akurat uda mi się zrobić to. Ups, naraz. O ile będę miał prosto ładnie. I nie omijał. Chociaż tam się rozszerza, więc może być ciężko jednak. No właśnie. Może być ciężko, bo omijak albo z jednej, albo z drugiej. Jeszcze teraz zwolniemy. Dobra, nie widzę już sensu robienia cięcia. Bo to jest też ostatnia taka akcja. Dlatego właśnie sobie ją zrobimy całą. Ale już widzę, że ten odcinek ma prawie godzinę. A ta praca też nieźle. Tutaj zasysa. Jeśli można tak powiedzieć. No prawie. Prawie zebrałem tamtego omijaka. Staram się też tu... Kurczaczki. Co z jednej, to z drugiej strony omijak. No wreszcie. Staram się też to w miarę dokładnie podbierać, bo jednak nikt tego tu nie poprawi po mnie. To jest też ostatni zbiór. Zasiomijak. Jakoś tak tu muszę jechać. Kołem przy krawędzi. Patrzę jak te kostki wypadają. Nieźle. Teraz chyba zacznę robić omijaka, no właśnie. Z lewej strony. Także sporo jest tych kostek. Szkoda, że tu licznika też nie ma. W modach do farminga 22 mam. Także też ostatnio jak robiliśmy się na kosy. I na styk nam się udało przed śniegiem. Jest kończyć. O, na styk biorę akurat. Proszę bardzo, prawie. No to właśnie tam mam licznik, chociaż też takie rzeczy umożliwia. Takie rzeczy też dają w bonusie do jednego z DLC płatnych. Do tego farminga. Czoczki, tak, na styk to ciężko, na styk to ciężko. Także na 2 razy nie weźmie się tego pokosu. Slalom między kostkami dodatkowo. Dlatego właśnie nie wiedziałem, czy jest sens to wszystko zgrabiać. Ale chyba łatwiej jest jednak. Są takie pokosy konkretne zrobione. Ale ładne takie. Takie gładkie, nie? Muszę wyłączyć na chwilę. Troszeczkę mocy będzie miał akurat więcej. Wodujemy sobie też, jak rzucił tą kostką. Nie zdążyło się włączyć. Też ma ogólnie więcej właśnie. Nieźle. Lewego koła w ogóle nie widać.
Aczkolwiek i tak bardzo ułatwiło sprawę. Tak bardzo ułatwiło sprawę, że tą trawę sobie zasiałem na polu, na jednym z polu, numer jeden. No to już właśnie mi ułatwiło, że mogę sobie puszczać pracowników na koszenie, na jakieś tam przetrząsanie, zgrabianie. Bo wcześniej właśnie musiałem, jak miałem mało pól na samym początku. Zresztą to odcinki, kurczaczki też mam jak z jednej z drugiej. Są to odcinki na kanale, więc możecie się cofnąć do 3 lat temu, czy 3,5 roku temu, jak w grudniu 2019 zaczynałem tą serię. Powinienem teraz bardziej prawie jechać, bo teraz będę miał belki po obu stronach, więc ciężko będzie środek zebrać. Ale cóż, nie pomyślałem. Także właśnie wtedy sobie tam koło sklepu jedną z takich polanek kosiłem, no ponieważ tutaj nie ma właśnie kupowania landów. Znaczy jest kupowanie landów, pól. Nie tyle landów, co właśnie pól. Nie ma sprzedawania. Ciekawe, czy w nowym farmingu właśnie będzie taka możliwość. No i można sobie kosić między polami tam trawę, nie? Także akurat spoko sprawa. Akurat spoko sprawa. Dobra, zostały dwa poprzeczniaki. Dwa przejazdy, chciałem powiedzieć. Myślę o poprzeczniakach z tamtej strony, za mną. Czy jakoś tam je zgrabiać, ewentualnie poprawiać, czy zostawić. Możemy chyba zgrabić, nie? Chociaż tam też kostki są wywalone. Już ponad godzina nagrania, nieźle. Ile to się będzie wrzucać, kurczaczki. Masakrycznie długo to się będzie wrzucać i... i potem przetwarzać. Na jutro już jest publikacja zaplanowana. W miarę tu widzę, że już pozbierałem. Kostków jak mrówków. Kostków jak mrówków. No i tu jest też, kurczę, w tych krzakach kostka. Wywalę ją, żeby było widać. Także trochę sobie możemy jeszcze pozbierać. Jak spracuję, to włączę przewijanie już. Tak sobie zapiszemy i wsiądziemy do klasy, będzie szybciej. Jak sobie zbiorę, to włączę już przyspieszenie czasu, żeby przewinąć nockę i żeby też krowy zjadły, żeby dosypać im tego siana. No ze 2-3 przyczepy myślę, że wejdą. Tu wchodzi 16 czy 14? Nie pamiętam dokładnie. Udało się to lepiej zaplanować. Ale ogarniemy. Fajnie będzie bez zamiaków. Także cięć już nie robię, niech ten odcinek będzie dłuższy. Może się będzie wrzucał, ale ostatni myślę, że może być fajny z takich już właśnie ostatnich rzeczy, które tu robię na tej mapie, na tej serii, w tej grze. A w domy farmingu właśnie, jeśli się zdecyduje w niego grać, no to będą dwie mapy. Także może tam ewentualnie jakieś dwie serie można by ogarnąć, pomyśleć. No i pewnie więcej godzin spędzić w tej grze. Chociaż tu akurat trudno było się dorobić całkiem. Teraz to już widzicie tyle mam rzeczy, ale długo grał, nie? Ponad 160 godzin. Ponad 160 godzin to jest całkiem sporo przegranych w tą grę. No i ceny są dosyć niskie, więc trzeba się narobić. Trzeba się narobić. Faktycznie. No i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Mam nadzieję, że biegozownia będzie bardziej opłacalna. Bo w wersji Farminga 22 na komputery jednak lubię tą biegozownią się zajmować. Koszeniem kukurydzy na kiszonkę. Aczkolwiek nie samemu, nie? Pracownicy to muszą się lubi jednak pomagać. Bo tak, no to ciężko samemu. Tu widzieliście, jak dzisiaj trzema dostała mi sam. Sprzedawałem to wszystko, nie?
to jednak idzie się namachać. No i w poprzednich farmingach mobilnych była taka opcja przyczynienia pracowników. Nawet takich bardzo zaawansowanych, coś jak teraz jest w farmingu Dota 2. Czyli, że puszczasz ich tam wbudowanych w grę są. Właśnie są pracownicy wbudowani w grę i właśnie puszcza się ich. Puszcza się ich w jednym z miejsc. No ja nie potrafię przejechać na inne miejsce, gdzieś tam załadować, coś sprzedać, pojechać. Jeździć po drogach, wykrywają to sobie. Także generalnie fajna sprawa. Generalnie fajna sprawa. Także fajnie, jakby w nowym farmingu też było coś takiego, ale... Ale w sumie nie wiem, czy będzie. Czy coś takiego zapowiadali. Oby było. Nawet coś podobnego, co jest... Kurczaczki. Nawet coś podobnego, co jest w farmingu 22. No bo jednak ci pracownicy czasem się przydają. Nie tylko na polach. I nie wiem, można jakieś tu mody w farmingu 20 chyba instalować, aczkolwiek nie wiem, czy jakieś takie skryptowe, jak... No nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Co tam jest. Jakieś tam mapy niby zmodyfikowane na bazie tej widziałem. Aczkolwiek nie do końca mnie to satysfakcjonowało. Tam już będą dwie. Ale generalnie fajne. Generalnie fajne. A robię mapy. Ci autorzy. Twórcy farminga. Ups. Ale skoczek. Z tego klasa. No i dobra, tu sobie zaparkujemy jeszcze. Tym zestawikiem. Przesiadka do Fynda. Drugą zabrać, ale cóż. Halo. Proszę to naprawić. Pięknie. Ale trenowy ten hint. Teraz sobie wybierzemy jeszcze te dwie na poprzeczniaku. No i lecimy wzdłuż, aczkolwiek... Dużo z tych kostek, więc będzie można za szybko jechać. Włączymy sobie ten czas w takim razie na 45. No i ukrów tak to wygląda. Także 42 tysiące się zostało. Jakieś tam 12 tysięcy prawie jeszcze ewentualnie. Ostatnio na siedmokrosach Farmingu 22 nam się bugowało, że te kostki niektóre nie miały kolizji. Ale to pewnie wina modów jakichś. Tutaj akurat nie ma takiej sytuacji. No bo fajnie jest tak sobie czasem przepchać te bele. Nie trzeba tak zwalniać całkiem przednią. Pełno. Także jedziemy rozładować. Złożymy. No i tu jest ogólnie magazyn tylko na. Tylko na magazyn beli, możesz przejmować bele. Ale tylko to jest na słomę. Siano już tu kiedyś próbowałem przechowywać, aczkolwiek właśnie. Też nie wiedziałem na początku, że to jest coś takiego jak właśnie przechowywanie bel. Taki magazyn, tu się widać ścieli cały czas. Wysypuję elegancko. Czasem też się potrafiły te pszczepy bagować, jakoś te bele wystrzeliwać. Ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. Teraz elegancko je wciągnęło całe. Także fajno, fajno. Co się zrobiło? Światełko zapalili elegancko. Złoży się to ramię. Tak. Złoży się ramię, to trzeba złożyć atomik całymi.
O, miarze jest to. Został miarze po prawej stronie, tu przy brzegu. Faktycznie. Miałby poprawić. Skupienie. Długi już ten odcinek wyszedł, nie? Ponad 70 minut. Jakiś taki... Jakiś jest taki właśnie... A to jest też rozłączone w ogóle. Jak przejeżdżałem się, dziwiłem, że jest rozłożone wszystko. Nie zużyłem tego, ale spoko. Zbierzemy to, ale tu nie będzie żadnej kostki dodatkowej. Troszeczkę zabrakło. A że dokładnie zbierałem, to nie ma gdzie nawet amiaków gdzieś tam poprawiać. Dozbierać do pełnej beli. Dobra, elegancko, złożone wszystko. Wszystko złożone. Fajnie, fajnie. Będę już tego ramienia składał. Tak trzeba będzie go za chwilę rozłożyć. Tu niech się rozkłada. Zapiszemy, jak to wygląda u krów teraz. 102 tysiące, czyli około 64 chyba, tak? 2, 4, 6, 8 razy 2, czyli 16 razy 4 tysiące litrów. No, nawet wciągnęło całe. Nawet wciągnęło całe. Aczkolwiek jest już pełno. Także generalnie myślę, że będziemy chyba kończyć. Myślę, że wszystko zrobiłem. Można by ewentualnie jeszcze te słoneczniki sprzedać. Czy jest gdzieś spoko cena? 1670. Soja. A słoneczniki 1480 ewentualnie. Sirop zbożowy. 132 tysiące litrów. 1480 sirop zbożowy. No w miarę to jest blisko. No trochę tej kasy zostało. Myślałem, że już może wcześniej sobie te ostatnie sianokosy zrobię i będę właśnie na bieżąco już tej trawy nie kosił, tylko przyjeżdżał i sobie zbierał te kostki. Widzę, że się rozjaśnia, także elegancko będzie można coś za chwilę zrobić. Aczkolwiek co to znowu trzy przyczepy by były. Trzy naczepy z tą. Z tym słonecznikiem, nie? Więc kilkanaście minut na pewno. ...1480 było Drex Biflex, 1430 ro i maleje, nie wiadomo jaka była cena, od kiedy to maleje. No i dobra, zostały tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, teraz zostało chyba, tak? Czyli chyba 11. 2, 4, 6, 8, 10, chyba 11 kostek. Ups, nie ten przycisk. Chyba 11 kostek zostało. Czyli akurat pełna przyczepa. Aczkolwiek też tej też nie będziemy już rozładowywać, ponieważ jest pełna ukrów, także niektóre by tam będą leżały. Zostawimy sobie tak tutaj na przyczepie. Tak się rozjaśniało, czy mi się zdaje.
tylko odczepimy. To też jest zamknięta kulka. Co by było? Jedna kostka mnie jest. Aha. No dobra, to było 56,5 około, tam jest 48 w tej krampę. Ale generalnie to 3. Słoneczniki, tak. Mam ich rzepaku 150 tysięcy. A rzepak jak tam? 1418, kurczę, maleje ta cena. Dobra, trudno. Spłonimy sobie ten czas, sprzedamy go za ponad 1400. Szkoda, że nie drożej. 1664, 1500, targi Big Johnny całe. Soja. Już się boję tej ceny, bo czasem właśnie jak sprzedaję coś, to potem jest drożej. 1260, targi Big Joe, rzepak. Niekoniecznie. Zostawimy sobie ten rzepak. Niby ze 150 tysięcy, aczkolwiek nie potrzebuję. A tutaj mamy tego słonecznika. Ileś tam 130 chyba tysięcy, tak? Czyli około 200 tysięcy do miliona, myślę 400 tysięcy dobijemy. 6400 chciałem powiedzieć. 6400 tysięcy. No i się dobijemy. I to jest ten sam punkt, gdzie sprzedawaliśmy soję, prawda? Tak. No to spoko sobie. To spoko sobie jeszcze te 3 zestawy. 75 zostało, także kurczę. Dwie przyczepy, tak czy siak. Dwie przyczepy niepełne, tak czy siak. Ale nie wyjechał. Znaczy, co my to jemu, ale w sumie to nic. Także trzy ostatnie kursy. No i myślę, że półtorej godzinki akurat. Około ten odcinek długości będzie miał. Drogi John Deere. Dawaj, pędziu, dawaj. Nie takie proste. Kurczaczki. O, po przyczepach tu skakać teraz. Kurczaczki. W sumie to John Deere przejść tam w prawo. Dwa razy chyba. Dwa razy w prawo czy w lewo. Jestem pewien. A, dobrze, w tą stronę dokładnie. Tak, wrócimy jeszcze około 10 minut, myślę, że będzie tego odcinka. Niecałe 6 300 tysięcy. 67,5 tysiąca niecałe za taką naczepę słoneczników. Teraz jadę akurat z największą. Aczkolwiek trochę tam jeszcze zostanie. I tak się zostanie. No mały to header, ta przystawka do słonecznika do klasa. Także prawie 6,5 miliona. Myślę, że całkiem fajny. Stan konta. No i chyba wszystko to zrobiłem na tej serii. Co planowałem? A tam świnia w ogóle? Stuwa. Stuwa jest świń. Także można by je też załadować. Aczkolwiek chyba to jest pełno już dokładnie. Pełno świń. 36 tysięcy. Nie wiem, czy mi się już chce. Ja coś świniam jeszcze. Na tym odcinku. Stoi z kolegami. John Deere'em jeszcze zjedziemy sobie na farmę. No i przyjedziemy tu jeszcze klasem John Deere'em i to będzie tyle generalnie. Przepraszam.
A tu skręcam. No tak. Zobaczymy. Ewentualnie tam do jakiegoś równego stanu konta możemy sobie tych filmów sprzedać. Trochę jeszcze. 36 mam na czepie, ale też można sobie. Można sobie też. Szybko moją. Czemu to się nie ładuje? Sobie przyjdzie z nami. Czartki. Pewnie zepsuli się nam, teraz start to drugie. Ha, no dobra. W takim razie sobie. $52,000 zostawimy dla John Deere'a, też podjedziemy, żeby się ładował. John Deere do klasa. To chyba obojętnie. Czy w prawo, czy w lewo się tepasz, bo i tak jest tak na środku mniej więcej, czyli sporo się trzeba przeklikać. No i spoko. 84% paliwa. No, mogę jeszcze swoje finanse pokazać jeszcze raz. Niektórzy to w ogóle w komentarzach mi pisali, że ja oszust jestem. I że nie zrobiłem tych pieniędzy samemu. Że będę jakieś tam happy, coś tam. Money. Używałem. Ciekawe co ja przez 150 odcinków robiłem. Tej serii. To nic nie robiłem. Ale jakby ktoś oglądał, to by wiedział. Zarabiam, że te odcinki tutaj często są u mnie nudne dla niektórych. Ja robię to samo kilka razy. Powtarzalne są na przykład zbiory bawełny, czy właśnie jakaś tam uprawa się w soi i tak dalej. Ale wiadomo, że jest tu ograniczona ilość tych upraw i wszystko będzie powtarzalne, jak się robi w kółko. Aczkolwiek kwestia, żeby sobie urozmaicać w miarę. Zaparkujemy po drugiej stronie drogi. Byłoby 6440, to chyba 2 czy 1. Jakbym przerał sobie nie w tą stronę. Jakbym sprzedał sobie świnia. Także jeszcze sobie podjadę na te kilka minut sprzedać świnie. Tą naczepę zaciągnę na farmę. No, reszta sprzętów tam sobie zostanie. Czas już mogę generalnie sobie chyba przyspieszyć. 6450 ewentualnie. Sobie zrobię, resztę świn już sobie sprzedam na miejscu. Niecałe 6400 i taka sama cena jest w TRX BFX. Co teraz w sprzedaży zbożowym. No tak to jest, słuchajcie, tak. Niestety. Z menu też trochę korzystałem, nie znam tą sklepu. Mam ogólnie nadzieję, że nie stracę tego nagrania, żeby być jakiegoś błędu. W sumie to może bym sobie przejął jakoś na przełajtu przez tą górę do tych chwil. Ups, matko bosko, zaraz się wywalę tym windem. Będzie tyle z tego wszystkiego.
No pusto chyba przejdzie, nie? Nie chcesz mi się tym małym fenem jechać. Nie chcę mi się już tym, ups, małym fenem jechać. Z tymi świniami pojadę tym dużym. Tyrynowe wycieczki. Nieźle. Opsa! Pięknie. Na cztery łapy, na dwie koła. Cztery koła wylądowało, także nie ma źle. Tu jakieś omijaki przy słomie. Albo i nawet 6,5 miliona. Ale to bym musiał sobie jeszcze sporo czasu przewinąć. Ewentualnie sprzedać tych świn, bo mam ich 90 sztuk. Tu chodzi 100 maksymalnie, mam ich 90, także bym sprzedał połowę. No to będzie 6440, to bym musiał sprzedać 60, czyli nawet może i 2 trzecie, więcej niż połowę. To by było 6,5 miliona. No i to już by był fajny stan konta, wydaje mi się. To już by był naprawdę fajny stan konta. Także dzięki ogólnie za te 150 odcinków z tej serii. Jest playlista na kanale, cała. Farming Simulator 20, więc jak ktoś nie widział któregoś z odcinków, to również jest taka możliwość. Można sobie powrócić, jak to było po premierze tej gry. No bo wtedy głównie grałem, nagrywałem. Codziennie były odcinki. Przez kilka miesięcy. Dobra, sprzedajmy 36 sztuk. Otwierdź. No i sobie możemy go zostawić. Możemy go zostawić. Pojazdy do przewożenia zwierząt. Dwa zestawy. Elegancko. Tego finda szukałem. Ile to było? 6450. No i jest 84 tych świń sztuk. Sporo bolnika, sporo gniewki. 253 tysięcy elegancko. Krowy są na full, także się nie rozmnażają. 29 tysięcy mleka. Tutaj też 200 tysięcy bolnika, 400 ponad gniewki. Tu może dresowym brakuje, ale z głodu mi nie poumierają te zwierzęta. Także fajnie, fajnie. Kiedyś też owce miałem. Kiedyś też miałem owce, także generalnie. Generalnie myślę, że tyle. Myślę, że tyle. Prawie 6,5 miliona. 6,450 to jest. To jest spoko stan konta. Nie chcę mi się już chyba sprzedawać tych jeszcze ponad 50, tam 60 świn. Albo w sumie. W sumie. Będzie mniej, będę miał więcej jedzenia. Na dłużej im starczy. Także sprzedaję sobie jeszcze tę połowę, ewentualnie. Jeszcze jedna. 5,5 tysiąca za transport się płaci. Tylu sztuk. 1000 za sprzedane zwierzę, jedną świnię, a 100 za 1/10 za transport. Także ogólnie dzięki za całą tą serię. No i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!